Komitet Wyborczy Wspólny Grudziądz na konferencji prasowej nie zaprezentował swojego programu wyborczego, który będzie ogłoszony dopiero w trakcie kolejnych spotkań. Zaprezentował natomiast kandydata, a właściwie kandydatkę na urząd prezydenta Grudziądza, a jest nią wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Grudziądzu Mariola Sokołowska, która poprowadzi komitet w nadchodzących wyborach, a która chce jednoczyć ludzi działających społecznie. Najbardziej doświadczonym osobą polityczną, merytorycznie, zawodowo jest pani Mariola Sokołowska i od dzisiaj ona jest kandydatem naszym na prezydenta miasta. Rozważane były jeszcze dwie kandydatury. Myślę, że państwo też gdzieś tam w spekulacjach uczestniczyli, ale my nie będziemy spekulować. Od razu na wstępie podajemy, że będzie to Mariola Sokołowska. Mariola Sokołowska była jednym z trzech kandydatów, jakich brano pod uwagę w starcie na stanowisko prezydenta. Jednym z nich Jan Nogal, drugim natomiast Krzysztof Pokora, który jak sam mówi zrezygnował z własnych ambicji na rzecz komitetu. Jak pan to określił, zrezygnował pan z takich własnych ambicji, jeżeli chodzi o kandydatę, o kandydowanie na stanowisko prezydenta Grudziądza. W poprzednich kampaniach bardzo tak aktywnie, przynajmniej w tych wszystkich debatach pan uczestniczył. Nie boi się pan, że trochę zubożeje, że tak powiem, no właśnie ta debata, ta merytoryczna w trakcie tych spotkań kandydatów na prezydenta w tej kampanii? Bardzo się cieszę, że pan ocenił moje dotychczasowe działania jako merytoryczne i tak jak wcześniej pan powiedział, zrezygnowałem z kandydowania, z ubiegania się o urząd prezydenta. Tworzymy wspólny komitet, kandydat może być jeden, a ja mogę się realizować, jeśli mieszkańcy będą, wykażą taką wolę i zechcą na mnie oddać swój głos, mogę działać na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta w Radzie. Radny aktywny może naprawdę wiele zdziałać, więc tutaj rezygnacja z ubiegania się o urząd prezydenta nie oznacza rezygnacji z aktywności, z działania na rzecz miasta i mieszkańców, więc tutaj też się można doskonale realizować. A czy debata zubożeje? Muszę panu powiedzieć i mieszkańcom miasta, że wśród członków naszego komitetu dużo rozmawiamy na temat programu wyborczego, na temat tego, czym byśmy się chcieli zajmować, co byśmy chcieli robić. I mój głos też będzie słyszalny, też będzie wypowiadany, może nie zawsze bezpośrednio przeze mnie, ale pani Mariola Sokołowska, muszę powiedzieć, że jest osobą, która słucha innych i mam nadzieję, że moje pomysły będą realizowane i wdrażane w naszym mieście. Na szczeblu miejskim, jak mówi kandydatka na prezydenta z ramienia Komitetu Wyborczego Wspólny Grudziądz, najważniejsza jest współpraca i brak partyjności, która przeszkadza we wspólnych działaniach i jest właściwa dla szczebla krajowego i ewentualnie w wyborach do sejmiku. Naszym priorytetem jest współpraca ze wszystkimi opcjami dla dobra mieszkańców. Jestem głęboko przekonana, że będziemy umieli zjednać ludzi do wspólnych działań, ponieważ nie mamy wrogów politycznych. Nasze intencje są bardzo szczere i bardzo czyste. Zaangażujemy się w pracę, nie będziemy angażować się w żadną polityczną, partyjną działalność, bo ta właściwa jest na szczeblu wojewódzkim i szczeblu krajowym. Mówimy o parlamencie, mówimy o sejmiku wojewódzkim. Mieszkańcy Grudziądza nie zasługują na to, żeby dzielić ich na tych z jednej partii i na tych z drugiej partii. Nie wszyscy obecni radni staną w kolejnych wyborach pod szyldem Wspólny Grudziądz. Jest nim na przykład radny Miedzianowski, który wystartuje z konkurencyjnego komitetu. Dlatego ja nie mogę powiedzieć, dlaczego Grzegorz tak zdecydowanie inaczej. Miał jakieś powody, o których mnie niekoniecznie... Jestem po rozmowie z panem radnym Miedzianowskim. Pan Grzegorz Radny Miedzianowski jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Grudziądzu i w powiecie i jest również członkiem struktur wojewódzkich i na szczeblu krajowym OPZZ podpisał porozumienie z innym komitetem. A dlaczego nie ma wśród państwa członków Izby Handlowej czy Izby Gospodarczej, których 4 lata widzieliśmy na waszych listach wyborczych i przy kampanii wyborczej współpracowali? Będą.
Będą na nasze listy. Widziałem członków Izby Handlowej i Izby Gospodarczej przy innych kandydatach. W związku z tym, że po prostu jeżeli mówimy o właśnie organizacjach pracodawców, mają dowolność. Nie są, ale nie mają uchwał podjętych, kogo i w jaki sposób będą popierać. Zabiegaliśmy o osoby z doświadczeniem i myślę, że w każdym komitecie znajdą się przedstawiciele lokalnego biznesu, przedsiębiorcy. Wspólny Grudziądz w ramach zawartego porozumienia w ostatnich 4 latach wspierał Platformę Obywatelską w Radzie Miejskiej. Powstaje więc pytanie, czy rozdrobnienie kandydatów, w tym start Marioli Sokołowskiej w wyborach na urząd prezydenta Grudziądza, nie będzie problematyczne dla obecnie urzędującego Roberta Malinowskiego. Jest kandydowanie na urząd prezydenta, jeśli reprezentuje pani radni wspólny Grudziądz, który przez ostatnie 4, właściwie 8 lat popierał politykę obecnego prezydenta. W ten sposób de facto odbiera pani głosy Robertowi Malinowskiemu, którego wspólny Grudziądz popiera. Jak pani to wytłumaczy? Popieraliśmy pana prezydenta w 2006 roku, w drugiej turze. W ostatnich wyborach w 2010 roku Platforma zdobyła wystarczającą liczbę radnych. Mają większość w Radzie Miejskiej. My mieliśmy podpisane porozumienie o współpracy. Nie tworzyliśmy koalicji. Koalicja jest po prostu obwarowana tym, że się ponosi odpowiedzialność za współrządzenie, czyli współrządziliśmy. W tej kadencji byliśmy wspierającymi. W momencie, kiedy zaczynała się kadencja samorządowa ostatnia, która jest aktualna, mieliśmy propozycję albo przyłączyć się do Platformy, która w tym czasie miała większość i spokojnie mogła sobie rządzić, albo zostać w opozycji. Uznaliśmy, że bardziej skuteczne nasze działania będą jednak w koalicji, może nie w koalicji, w porozumieniu z Platformą Obywatelską. To pozwoliło nam, że słuchano naszego głosu. Często głosu, którego słuchali tylko przedstawiciele Platformy, bo one, tak jak pani Mariola mówiła, nie wychodziły poza te spotkania klubów naszego i Platformy. Czym będzie się wyróżniał będący w porozumieniu z obecnie rządzącą Platformą Obywatelską wspólny Grudziądz? Między innymi bezpartyjnością, jak mówi Krzysztof Pokora. Znaczy generalnie kierunek rozwoju Grudziądza państwu jako komitetowi się podoba? Czy byście cokolwiek zmienili? Czy nie wiem, inwestycje, rozwój? Panie redaktorze, nikt nie jest doskonały. Zawsze można wszystko poprawić i zawsze wszystko można skrytykować. Ja uważam, że dobre pomysły dla miasta należy wspierać. I takich pomysłów pojawia się wiele. Uważam za wspaniałą inicjatywę ten budżet obywatelski, aby faktycznie było pokrycie środków finansowych na ten budżet. Tak, mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne. I to jest dobry kierunek. Taki kierunek na pewno będę wspierał. Natomiast są też i decyzje, a przede wszystkim faza realizacji, z którą nie mogę się zgodzić. Ja jako były wojskowy nie mogłem powiedzieć, że w takim i takim terminie czegoś nie wykonam zadania. To musiałem wykonać. Rozmawiałem z wieloma osobami, które chcą się zaangażować w życie miasta, a nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału w wyborach samorządowych, ze względu na to, że nie widzą możliwości kandydowania z jakiegokolwiek komitetu. Są to bardzo wartościowe osoby, którym należy to umożliwić, a nie zawsze te osoby chciały wziąć udział w wyborach samorządowych pod szyldem partyjnym. Co będzie Was wyróżniało od Platformy Obywatelskiej? Proste pytanie. W tych wyborach, w Waszym programie. No dzisiejsze o programie dosyć trudno jest mówić, bo mógłbym po prostu mówić o ogólnikach, tak jak pozostałe ugrupowania, że nam w naszym programie będzie też wszystko zawarte to, co dla mieszkańców jest najkorzystniejsze, ale to, co można spełnić. Na pewno nie będziemy dawali żadnych obietnic bez pokrycia. Jak podkreśla dalej Jan Nogal, mimo porozumienia o współpracy wielokrotnie radni wspólnego Grudziądza prezentowali również własne zdanie i blokowali niektóre decyzje zarządu.
Zawsze, jeżeli gdzieś jakieś dyskusje są na temat pomysłów, to są różne zdania. My staraliśmy się w wielu sprawach po prostu wczuć się w rolę mieszkańców. Jeżeli, ponieważ prezydent Malinowski często jako no, osoba kierująca tą władzą wykonawczą musiała podjąć jakieś działania, które my uznaliśmy, że nie do końca były przemyślane, a były niezbędne, to chcieliśmy zminimalizować te straty i zawsze takim głosem pan prezydent... Jakie to były sprawy, o których pan mówił? No ja wymieniłem tu już dwie sprawy, które ten, no było tych spraw bardzo dużo, bo wiem, że też ostro dyskutowaliśmy na temat biletów autobusowych, w ogóle całego tego systemu, który w tej chwili wszedł i był kilka razy poprawiany. No te dwa przykłady, które podałem dotyczące nauczycieli tych poza karty nauczyciela, czy zaangażowanie się w przekazanie tych budynków na ulicy Żeromskiego, Prusa, gdzie po prostu po rozmowie z mieszkańcami staraliśmy się przekonać prezydenta, że mieszkańcy się bardzo obawiają o swój los, a ponieważ prezydent w tym wypadku akurat nas nie posłuchał, no po prostu postawiliśmy ostre weto. Członkowie Komitetu Wyborczego odcinają się od takich stwierdzeń jak sitwa czy koryto, które już padały w kampanii wyborczej i kierowane były w stronę obecnej władzy. Nie do końca jednak są zadowoleni z funkcjonowania chociażby niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego i mimo braku konkretów mówią otwarcie, że coś jest nie tak. Jaka sytuacja jest w tej chwili w urzędzie, w niektórych wydziałach, to państwo dobrze wiecie, bo żeście o nich pisali. Tak? Ja tylko mogę powiedzieć na dowód mojej działalności i mojej pracy w urzędzie, że odszedłem tylko dlatego, że miałem inną wizję działalności w Wydziale Ochrony Środowiska, aniżeli ona jest w tej chwili reprezentowana. I tylko tyle mogę panu na dzień dzisiejszy powiedzieć. Natomiast jak się ułoży sytuacja w przyszłości, myślę, że w najbliższym czasie się to rozwiąże. Sama Mariola Sokołowska twierdzi również, że stosowane są różne zasady w instytucjach zarządzanych przez prezydenta. Dlatego, że po prostu, jak pan redaktor sam doskonale wie, często słyszy pan głosy, że nie wobec wszystkich są stosowane takie same zasady. Ale to może pani mówić konkretnie, które zasady chodzi o pani o ratusz, tak? Chodzi pani o władzę zarządzającą. Nie, jest wiele instytucji, którymi zarządza prezydent. I państwo zamieszczaliście w swoich artykułach bardzo często skargi mieszkańców, a zamieszczaliście na pewno w przeświadczeniu, że są one słuszne. W trakcie kadencji. Ogromne skargi mieszkańców, na przykład ze sprzedanych budynków przy ulicy Liberta, Ja nie pamiętam, że państwo podczas sesji Rady Miejskiej... Nie głosowaliśmy. Nie było głosowania, bo to głosowania to nie wymagało. Natomiast nie słyszałem takich głośnych protestów państwa związanych z tą sprawą. Poza radnym Niedzielowskim, który głos zabierał, mogę się mylić, ale nie słyszałem, żebyście państwo głośno protestowali wobec sprzedaży tych budynków przy ulicy Liberta. Nieprawdą jest, ponieważ to nie znaczy, że na sesji można krzyczeć jak kto chce. Są pewne uzgodnienia i naszym reprezentantem w sferze wypowiedzi na temat mieszkań, gospodarki mieszkaniami był radny Miedzianowski. Jeżeli mówiliśmy o innych problemach, ktoś inny. W sprawach przetargów, w sprawach gospodarczych pan Janusz Noga. Ja w sprawach społecznych, w sprawach oświatowych. Nie chodziło nam o to, żeby się przekrzykiwać, tylko żeby być przekonanym.